Witajcie w kolejnym poradniku do farminga symulatora. Tutaj do 19, do 17 też pasuje oczywiście. Do tworzenia takich terenów, które są tutaj wypukłe z prawdziwego terenu, tak? Programy, jakie będziemy potrzebowali, to są oczywiście SketchUp, GIMP. Najważniejsze, żeby była co najmniej wersja 2.9, no 2.10, co nie. Blender. Google Earth tutaj, no i nasze stare zdjęcie, oczywiście poradnik jest na kanale, jak je wykonać, tutaj satelitarne, może być nawet rozdzielczość 1024, nieważne, oby było. Nasze zdjęcie, jak wygląda mapa, czyli no o to zdjęcie tutaj, tak, dopasowane. Trochę mnie tutaj zacinam, no, nagranie ciekawe jak będzie. No dobra, przechodząc dalej, odpalamy naszego SketchUpa. Ukaże wam się takie zdjęcie. Od razu usunę to. Żeby pojawiły wam się te trzy dodatkowe ikonki, trzeba kliknąć prawym przyciskiem i tutaj wybrać Location. Klikamy tą ikonkę. Odpali nam się okienko z mapą Google. No i wybieramy obszar, gdzie jest nasza mapa. Oczywiście maksymalny to jest 1 km kwadratowy i nasza cała mapka nie zmieści się tutaj, więc trzeba kilka zdjęć ze sobą połączyć, więc zrobimy coś takiego, że wybieramy najpierw tak jakby 1/4 naszej mapy, trochę więcej, tak? Wybieramy drugi obszar, klikamy tutaj grab, klikamy trzeci obszar. No i czwarty obszar. One tu się nam ładnie wszystkie połączą. Jak można widzieć, wszystkie nam się ładnie połączyły. Nas interesuje o ten obszar, tak? To już jest dla nas nieważne i to, więc zaraz zrobimy tak, żeby to wszystko było ładnie. Więc wtedy, jak już mamy nasze zdjęcia, jak widać, wszystko jest płaskie. Trzeba kliknąć tą drugą ikonkę. Wszystko się tu nam fajnie, ładnie wybrzuszyło, tak jak prawdziwy teren. Nie jest to może aż tak dokładne, ale zawsze lepszy nic, rydz niż nic, tak? Teraz, jak już to mamy, bierzemy sobie plik, czyli file, dajemy export 3D model, wybieramy tutaj rozszerzenie OBJ i dajmy tutorial, tak? Nazwę. Czekamy chwilę, aż nam się wyeksportuje. Gotowe. Można tutaj już sobie to zminimalizować i przejść do Blendera. W Blenderze mamy tutaj nową czystą scenę, tak? Dajemy plik import i OBJ. Szukamy naszego pliku, który wcześniej wyeksportowaliśmy. Tutorial OBJ. Jak widać, klikamy. Czekamy chwilę, jest ładnie. Pojawia nam się taki teren zielony. Od razu tutaj mogę powiedzieć, że go trzeba połączyć, czyli wybieramy nasze... O! Nic nie widać. Trzeba tutaj pod N w klip zmienić na bardzo daleko. Bardzo dużą liczbę pojawi nam się. Więc bierzemy nasze cztery tutaj plane'y, dajemy Ctrl J. Jak one już są gotowe, to przechodzimy w tryb edycji. Zaznaczamy wszystko, dajemy W i Remove Doubles. Oczywiście widać 1600 usunęło. I wtedy można tutaj wybrać materiał. Wszystko się robi czarne, więc Shift A i dajemy. O, nie to. Shift A i dajemy słońce. Jak widać, wszystko już nam się tutaj ładnie świeci. Teraz należy tutaj Ctrl Shift C na razie, coś takiego. Dodam sobie plane'a. Shift A i wybieramy plane. Dajemy GZ, jak widać on jest bardzo mały, tutaj w rozmiarach po prawej stronie można zmienić rozmiar na 2048 na 2048. Jak widać jest on cały biały, więc trzeba dodać tutaj teksturkę. Teksturka nasza to będzie nasze zdjęcie, to nasze zdjęcie satelitarne naszej mapy, tak? Ja wybiorę sobie akurat to, czyli Open Image. Jak widać, tutaj wszystko nam się buguje, więc bierzemy Tab Edit Mode U i dajmy Reset. Jeżeli wszystko poszło pomyślnie,
Tekstura będzie tak samo nałożona jak tutaj na tym drugim planie. Jak widać, wszystko dobrze. Północ jest tu, tutaj jest to droga, tak? Ja od razu w materiale wezmę sobie specular, odznaczę na 0 i tutaj dodajemy transparency i alfa zmniejszamy tak na dosyć małą wartość. Klikamy sobie 7 na klawiaturze numerycznej i szukamy tutaj, żeby dopasować wszystko jak jest, jak ma być. Jak widać, tutaj jest droga, więc tak dopasuje. Chociaż nie zawsze da się tutaj dopasować to idealnie, jak widać. Nie do końca pasuje. Tu na przykład droga się trochę rozchodzi, nie wiem dlaczego, chociaż tu wszystko pasuje. Ale różnica tutaj kilku metrów myślę, że nie będzie taka znacząca, zwłaszcza, że dla mnie jest ważny ten obszar, więc wolę, żeby ten obszar był dopasowany, wszystko ładnie, a ten już może tutaj mieć trochę małą różnicę, może mieć, tak? Więc jak już mamy to wszystko gotowe, należy wyłączyć transparencję, przejść w tryb edycji, kliknąć E i sobie tutaj do dołu, do góry zjechać. Jak widać, stworzy nam się taki sześcianik. Kliknijmy 1 na klawiaturze numerycznej. Tryb edycji, tutaj oczywiście można zmienić tryby. I dajmy sobie G i Z. Jak widać, tak przenosimy mniej więcej, żeby ten plane mieścił się w tym. Klikamy teraz ten drugi, ten większy. Tutaj mamy taki kluczyk. Wybieramy sobie z niego boolean. Wybieramy obiekt, nasz plane, o ten drugi. Nic już tutaj nie zmieniamy i klikamy apply. W tym momencie już o ten można usunąć, tak? Usuwamy go, mamy ładnie tutaj wszystko tak jak jest. Tak jak potrzebowaliśmy. Więc wtedy należy dodać nowy materiał, tak? A raczej jeszcze zanim zaznaczamy tutaj nasz plane, dajemy Ctrl Shift, Ctrl Alt C i tą opcję Surface, Shift S Cursor to Selected, Shift A Kamera, G Z, ona jest tutaj ta kamera, wybieramy tutaj tą kamerę, zmieniamy tryb na ortograficzny, skalę zmieniamy na 2048. Taki jest obszar naszej mapki, tak? 2 km na 2, 2048. Klikamy sobie Alt R, żeby zresetować tutaj obrót. I można ją jeszcze tutaj, jak widać, w transform, lokacja. Jeżeli zrobicie wszystko tak jak ja teraz, no to potem będziecie mogli inne opcje też. Czyli 2048 na Z i ona jest tak mniej więcej równo z tym, z obszarem. I wtedy klikacie numpad 0, żeby przejść do kamery. Oczywiście nic nie widzicie, dlatego że w ustawieniach kamery ona może widzieć maksymalnie na 100 metrów, więc zostawiamy bardzo dużą liczbę, już widać wszystko. Teraz należy tutaj wybrać naszą kamerę. Jeżeli tu już to ustawiliśmy, to ustawiliśmy. Przechodzimy w tutaj ten aparacik, render. Resolution i tutaj ważne, ustawiamy na 2049 i to tak samo 2049. Kompresję ustawię na razie na 100. Jeszcze tutaj wrócimy. Teraz należy zaznaczyć nasz tutaj plane, usunąć wszystkie materiały, które się znajdują w nim, on się stanie taki biały, zaznaczyć Cycles Render, stworzyć nowy materiał, przejść tutaj do Node Editor i stworzyć taki sam materiał, jak ja teraz stworzę. Czyli tak, to zostaje, to usuwamy. Shift A, Input, Camera Data. Shift A, Converter, Math. Kopiujemy i też. To łączymy sobie ZDEV z pierwszą wartością. Tutaj dajemy Subtract. Zmieniamy tryb na Subtract, a tutaj zmieniamy na Divide. I to łączymy też tutaj. Potem dajemy Color Invert. Wartość dajemy na Invert. Dajemy jeszcze Shader Emission. Łączymy sobie to z tym. I to tutaj.
przechodząc teraz w kamerę, tutaj w substrakt zmieniamy na 2048, czyli pozycję naszej kamery, jak widać, i divide ustawię na 35. I tutaj teraz manipulujemy tym suwaczkiem, trochę do dołu, trochę mniej. Jak widać, wszystko się tutaj nam zmienia. Ustawię mniej więcej tak. Tutaj divide, akurat ten divide zależy od kontrastu, można tak powiedzieć, tak? Więc warto ustawić go trochę na wyższą wartość. Na przykład w tym przypadku ustawię 45 zamiast 35. Jak widać, jest wszystko ładnie tutaj biało-szare. Więc wszystko tutaj gotowe, trzeba tylko wyrenderować. W moim przypadku ja zmieniam na Experimental GPU, ponieważ mam lepszą kartę graficzną do renderu. Tutaj ważne, zmieniamy PNG na 16, Color Depth 16, kompresja na 0 i ja sobie jeszcze zmienię w zakładce Performance na 512 tutaj, żeby mi szybciej wyrenderowało, tak? Więc klikamy render i czekamy tutaj chwilę. Oczywiście zawsze musiałem o czymś zapomnieć tutaj w renderze, tak? Źle powiedziałem, nie do końca. Trzeba zaznaczyć nasz plane, dodać modyfikator Subdivision Subsurface i może będzie widać to na nagraniu, może nie, ale jeżeli ustawimy tutaj w render na levels 3, tutaj dam w podglądzie dam tylko na 2, jest różnica między przeskokiem tutaj wysokości, ponieważ jest za mało tutaj tych poligonów w tym. Po prostu jeżeli wejdę w tab, one maksymalnie jest właśnie taki przeskok inny i dlatego jest trochę inaczej może w grze to wyglądać, a jeżeli zastosujemy ten modyfikator, wszystko będzie gładsze. Więc przejdę do kamery jeszcze raz. Oczywiście kamerę trzeba ustawić tutaj ładnie, żeby rogi się zgadzały i końcówkę kamery. Widać, jak przestawiam kamerę, co się dzieje. I trzeba jeszcze tylko pamiętać, że rogi będą trochę zaokrąglone, więc będzie trzeba je przeprawić, tak? Wchodzę teraz w zakładkę render. Nie wiem, czy tutaj pominąłem wszystko, czy nie. 2049, PNG 16, 512 sobie ustawiłem. No i można wyrenderować. OK, render gotowy, jak widać tutaj mamy takie szaro-białe zdjęcie, szaro-biały render, klikamy przycisk F3, tutaj mam folder topografia, tak, ja bym chciał to wyeksportować jako, no tak, topografia, niech będzie topografia PNG. Przechodzimy do naszego właśnie folderu na pulpicie, w którym to zapisaliśmy, czyli tu mamy topo tut, topografia, i edytujemy to za pomocą GIMPa. Teraz będzie dosyć ważny krok, ponieważ teraz musimy wziąć ten obraz, zapisać, wyeksportować jako... Przechodzimy tutaj do naszej mapy, gdzie mamy tak, jak widać, tu jest ścieżka dostępowa, mapa, maps, map.de i szukamy tutaj tego pliku, co się nazywa map.de.dem.png. Zaznaczamy go, zastąp. I w tym okienku trzeba pamiętać, zaznaczamy 16 bitów na kanał, odcienie szarości. Kompresja ustawiam na 0, eksportuję. I teraz można naszą mapę tutaj zobaczyć, jak się zmieni wysokość. Czyli klikam ten przycisk i jak widać, wysokość się zmieniła. Tylko jest ona nieadekwatna do tego, co jest w rzeczywistości. Chociaż tutaj w edytorze może wam się wydawać, Nie może się wydawać, że jest za nisko. To jest po prostu za wysokie. W jaki sposób można dostosować to trochę bardziej? Można stworzyć prymitywny obiekt Cuba, tak? Ctrl B, przenieść go sobie tutaj i zobaczyć na mapach Earth, Google Earth, różnice między wysokościami. Ja akurat tu mam największą różnicę wysokości, więc tu się postaram zmienić to. Tu mam 142 metry, jak widać w tym miejscu, a tutaj na górze mam 154. Więc
Biorę sobie, zmieniam rozmiar naszego cube'a, skala Y na 12. Przenoszę go do góry, tak żeby dotykał ładnie. No i to wiem na pewno, że nie jest dobre. No bo widać, tutaj jest co najmniej 2-3 razy jest źle, więc zapiszę tą mapkę, żeby tutaj ten cube nasz został. I przechodzimy do Gimpa, gdzie będziemy to zdjęcie kolory, jasność i kontrast zbijali. Ja akurat tak jakoś 375 na razie dam, zapiszę i zastąpię nasz pliczek. Wtedy włączam tutaj nasz edytor. Klikam te dwie strzałeczki zielone. I teraz wystarczy Ctrl-B tutaj przenieść to na tą wysokość. Tak. Do góry to podnieś jeszcze. Nakieruję to tak jak ma być, znaczy tak jak idzie droga, żeby nie przesuwać tego jakoś zbytnio do góry. No i można slajdować, tak? Przeniosę to jeszcze tutaj. Jak widać, jednak ten kontrast zbiłem za dużo. Tak, powiedzmy, no to jest mniej więcej połowa. Jest wszystko 12, jest. Dałem 0,375, tak? Kolory. I tu będzie jasność, kontrast. Dałem 0,375. Dałem 0,3. Coś takiego, zobaczmy teraz. Zapiszę. Zastąpię. Teraz to zapiszę. Zwiecha złapała. Dobra, zapisane to teraz dwie zielone strzałeczki, żeby to reloadować. I coś tu jest źle. Zobaczmy. Prawdopodobnie dlatego, że najpierw to zapisałem, a tamto wziąłem, zapisałem po tym, jak to zapisałem i się nadpisało po prostu, więc jeszcze raz, tylko że teraz nie będę zapisywał. Jest, widać różnicę. Bierzemy nasz cube i on teraz jest drugi tyle, czyli tak mniej więcej w połowie. Zrobię to jeszcze raz. Obraz. Kolory, jasność, kontrast. Coś takiego myślę, że powinno być dobrze. Więc tutaj zrobię ostatni raz. Już nie będę tego aż tak mocno dopasowywał. O, jak widać. No, powinno być dobrze, moim zdaniem. Więc myślę, że to jest na tyle w tym poradniku tutaj takim. Myślę, że się przyda. Trochę osób na pewno będzie chciało zrobić tutaj realną mapkę. Jakieś rzeczy, o których zapomniałem, postaram się tutaj uwzględnić w komentarzach. Przypnę komentarz oczywiście, jeżeli o czymś zapomniałem. Linki do programów też postaram się udostępnić. To chyba na tyle, więc do następnego. Na razie.